Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj taka szybka prezentacja z testem. Mamy tutaj taki mały, kompaktowy odkurzacz firmy Works. Bardzo fajny, fajnie się prezentuje. W zestawie otrzymujemy odkurzacz, teleskopowa rura do odkurzacza, trochę papierologii. W moim zestawie nie było akumulatora. Akumulator osobno, ładowarka osobno. Do tego mamy wąską szczotkę i taką szczotkę z woskami, z pędzelkiem. Przeznaczenie odkurzacza: samochód, kamper, warsztat. Tu mamy włącznik, dwa tryby. Tu mamy przycisk do opróżniania. Tak, chwilę włączyłem. Ten uciąg jest dosyć mocny. Powinien być zadowalający. Jedno wciśnięcie. Pierwsza praca silnika. Drugie. Wyłączanie i opróżnianie pojemnika. Plus filtr. Filtr możemy sobie bardzo łatwo wyciągnąć. Już go próbowałem, a więc filtr już delikatnie jest brudny. Wkładamy, przekręcamy, filtr jest na swoim miejscu. Zamykamy. Tu mam miseczkę, w środku mam kaszę. Odpalimy sobie odkurzacz i sprawdzimy, jak mu pójdzie z tą. Wciągnął bardzo szybko, bardzo fajnie. Ja sobie zaraz to opróżnię, a odkurzacz zabieramy do auta. Wiecie o tym, że mam psa. Ostatnio byłem na wycieczce z psem, a więc auto wygląda nie za ciekawie. Zobaczymy sobie, czy ten maluch sobie poradzi.
Odkurzanie zakończone, ja jestem bardzo zadowolony. Bateria 20V, 4A. Trzy kreski zeszły. Odkurzanie grubo ponad 30 minut, a więc naprawdę super. Wziąłem sobie podkładkę, bo uważajcie, otworzymy go. Wiadomo, on nie zastąpi nam zwykłego przemysłowego odkurzacza, ale zobaczcie. Co się w nim tutaj mieści. Aż wstyd się przyznać, że taki gnój miałem w samochodzie. Ale odkurzacz sprawdził się naprawdę świetnie. Dobra, ja sobie to posprzątam. I widzimy się za chwilę. Wszystko wyczyszczone. Zobaczcie. Tak prosto się rozkłada filterek. Wystarczy go przedmuchać, wyczyścić i można go montować z powrotem. Nie wiem, czy powiedziałem na początku, film nie jest sponsorowany. Ten odkurzacz zakupiłem sam. I zrobimy sobie jeszcze jeden taki teścik. Tu mam groszówki. A więc jak na takie małe urządzenie, moc jest naprawdę bardzo fajna. Ja no jak na tą chwilę jestem bardzo zadowolony. Ale czy bym polecił? Jeszcze wam tego nie powiem. Pewnie zobaczycie go jeszcze nie raz na moim kanale. I po dłuższym użytkowaniu zrobię jakieś podsumowanie. Na tą chwilę troszkę denerwuje mnie ta rura. Jest troszkę taka za bardzo elastyczna. Może się rozciągnie i będę mógł coś więcej na ten temat powiedzieć. A na tą chwilę dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego. Cześć!